Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense Battles na moim kanale. W tym nieszczęśliwym odcinku, który miał pojawić się wczoraj. Kto oglądał wczorajszy film, ten na pewno wie, o co mi chodzi. Słuchajcie, dzisiaj przetestujemy sobie skin do armaty. Zobaczycie, właściwie nie zobaczycie mojej reakcji, ponieważ już raz ten film próbowałem nagrać. No ale powiem, o co o tym skinie sądzę. No i cóż, chyba nie mam zamiaru przedłużać. Wyświetlam w tym momencie osoby, które wspierają mój kanał. Bardzo wam za to dziękuję. Zapraszam was również na G2, gdzie po korzystnych cenach możecie upolować naprawdę fajne gry. Link znajdziecie w opisie, także jak macie chwilę, to sobie zajrzyjcie. Również zapraszam was na mój drugi kanał, jeżeli jeszcze go nie śledzicie. Nazywa się po prostu Filip, również link umieszczę w opisie. Dużo tych linków, przejdźmy może do właściwej części tego materiału. Okej, moi drodzy, jesteśmy już w Bloonsach. Powiem wam, że pogoda dopisuje, jest naprawdę ciepło. Chociaż pogoda dopisuje za oknem, to niekoniecznie jest to pogoda sprzyjająca nagrywaniu, ponieważ w takim miejscu, po prostu gdzie siedzę, gdzie nagrywam, każdy youtuber ma ten sam problem, czyli jest po prostu strasznie gorąco, a nie zawsze można sobie pozwolić na jakiś wiatrak czy wentylator, bo łapie to mikrofon po prostu i robi się z audio straszne rzeczy. Dlatego, cóż, jest to taki problem, którego jeszcze tutaj nie rozwiązałem, ale chyba zrobię sobie jakiś wiatraczek, chociażby żeby wiał mi na nogi czy coś takiego. Zagramy sobie boost only, ponieważ ja bardzo często na takim boost only, tylko muszę sobie zmienić profil na myszce, tego nie zrobiłem. Na ten pod Bloonsy, ponieważ na boost only gram tą swoją klasyczną taktyką, czyli dart małpki, armata oraz farma. W ogóle możemy zrobić jeszcze jedną taką rzecz. Zagram skinem, który ma bardzo mało osób, ponieważ nie da się kupić tego skina. Myślę, że wiecie, o który mi chodzi. Jest to skin do małpki, do dart małpki. Nie da się go kupić, można go było zdobyć tylko w okresie świątecznym, jeśli się nie mylę. Ja wtedy grałem, więc mam tego skina, więc dodatkowo będziemy mogli się wozić, że mamy takiego fajnego skinka. Zagramy sobie właśnie boost only, no ponieważ na tym boost only zazwyczaj gram armatą, więc będziemy mogli sobie zobaczyć przy okazji, jak wygląda ten skin w akcji. Z tą różnicą, że nie będę aż tak starał się wygrać, tylko będę starał się przeciągnąć grę, żeby trwała możliwie jak najdłużej, po to, żeby pokazać wam również możliwie jak najwięcej ulepszeń po prostu tego skina. Także tym się zajmiemy w dzisiejszym odcinku. Wiadomo, że jeżeli nie uda mi się pokazać wszystkich ulepszeń, jak wyglądają, no to spokojnie, no bo ten skin nie ucieknie, tak? Więc będzie we wszystkich kolejnych odcinkach, jakby była jakaś random trio speed bonanza, cokolwiek, to tamten skin na pewno też się pojawi. Słuchajcie, w ogóle muszę się wam poskarżyć, bo wczoraj, to jest w ogóle fajny skin ten z Reniferem, jest super. Wczoraj się poparzyłem garnkiem, kopytka wysypywałem z garnka i się poparzyłem, no masakra. Nie jakoś mocno, bo boli tylko tak trochę, nie boli jakoś mega, no ale uważajcie jak wysypujecie kopytka z garnka, bo można się poparzyć. I no nie jest to przyjemne, bo jednak, ale to i tak nie przebije mojej historii, jak byłem mały. I myślałem, że żar z ogniska, jak jest biały, to już jest chłodny i wiecie, i zapakowałem łapę w taki żar. No, to dopiero była fajna przygoda. W cudzysłowie oczywiście. Nigdy tego nie róbcie, to boli strasznie. Strasznie. Poparzenia, no bolą. Są takie nieprzyjemne, nie? Trzeba trzymać w zimnej wodzie, trzymacie w zimnej wodzie, nie boli, wyciągacie tylko na chwilę i od razu czujecie taki przeszywający ból. Ogółem ta armata na pierwszym poziomie wygląda tak, to jest taka bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, no bo to wygląda jak armata. Po prostu, no armata na pierwszym poziomie wygląda jak armata, tutaj się za wiele nie zmienia. Później zaczyna trochę bardziej przypominać taki jakby czołg, bym powiedział, ma gąsienicę, więc naprawdę w sumie skin wygląda dość spoko. Zastanawiałem się przez pewien czas, dlaczego ja tego skina nie kupiłem jako jednego z pierwszych. Jak wiecie, miałem tę serię jakiś czas temu, gdzie kupowałem te wszystkie skiny. Dlaczego ja jeszcze nie miałem skina do armaty, skoro tak często tą armatą grałem? I doszedłem do wniosku, że to najprawdopodobniej jest dlatego, że ja wtedy, jak robiłem tę serię ze skinami jakiś czas temu już, gdzie kupiłem wszystkie skiny, które miałem jakby do tej pory, do momentu, kiedy ostatnio nie kupiłem maga, to kupowałem skiny tylko jak były na przecenie. Były wtedy o $1 tańsze. I było tak, że co tydzień był jeden skin o dolar taniej. Więc prawdopodobnie armata albo była jakoś późno, albo nie było jej, albo jak była, to ją przegapiłem po prostu i stąd ten problem. Tak, w ogóle mogę wziąć Red Hot Spikesy, one pozwolą mi całkiem fajnie się wybronić, jeśli o to chodzi. No oczywiście będzie problem z
grupami balonów, ale zaraz postaramy się to rozwiązać. Właśnie na grupę balonów bardzo dobrze radzi sobie armata, którą tutaj mamy nie bez powodu. Ogółem, słuchajcie, nie opłaca się grać Dart Małpka, armata i farma, dlatego że ja wiem, za każdym razem to podkreślam i za każdym razem tak gram. Będziecie wygrywali tak mecze za 2000. Za 2000 to jest w miarę spoko sprawa, tak wam powiem, ale ogółem dlaczego to się nie opłaca? Ponieważ co wnosi wam armata? Okej, daje wam defensywę na grupy balonów, ale Dart Małpka też ma defensywę fajną na grupy balonów, wystarczy pójść pod tę katapultę, tak? Więc tutaj powiedzmy nie zyskujecie tak na dobrą sprawę nic. Jakoś tak specjalnie. Dodatkowo armata nawet nie widzi kamo, co również warto podkreślić, a armata nie widzi balonów z kamuflażem, więc tym bardziej tutaj no i tak musicie Juggernauta postawić, w sensie i tak w 12 rundzie jedyny sposób tą taktyką na zniszczenie kamu to jest postawienie Juggernauta, więc i tak idziecie w katapultę, także no to wszystko tak, wszystko się łączy w, chciałoby się rzec, w jedną całość, że no nie opłaca się. Nie opłaca się. Pójdę sobie pod trochę więcej triple dartsów. Ogółem to jest fajna taktyka. W sensie triple dartsy to są naprawdę mocne małpki w mid game'ie, czyli właśnie w tym miejscu, w którym znajdujemy się teraz. Bo myślę, że bez większych problemów można powiedzieć, że... Znaczy bez większego... Nie popełnię błędu, jeżeli powiem, że teraz znajdujemy się właśnie w mid game'ie. No i cóż, postawimy sobie armatę. W tym momencie zdradzę mu, że takową armatę mam. Tak jak widzicie, tutaj się trochę to działko wydłużyło na tym ulepszeniu, tutaj mam już taki bardziej czołg. Oczywiście polecam też pójść w Bigger Bombs, Bigger Bombs to też jest fajne ulepszenie. Nie wiem dlaczego on to facepalmuje, aha, okej, facepalmuje, bo dobra, ja wiem dlaczego. Spróbujmy suba w takim razie rzucić, niech będzie. Sub będzie zdejmował nam camo w tym momencie. Chyba nie zginę od tego, mam takie skromną nadzieję, że tak też właśnie będzie. Okej, i tak też właśnie jest, także spoko. Tutaj sub nam właśnie zdejmuje kamuflaż, w ogóle to jest bardzo fajna defensywa to co mam teraz, więc spoko sprawa. Dostawię sobie może dart małpeczkę, mógłbym pójść teraz od razu. Zauważyłem, że niektórzy właśnie tak grają, że stawiałem najpierw to, co zwiększa Iko, bo to jest bardzo dobre do zwiększenia Iko. On w ogóle bardzo mądrze zrobił, że postawił małpkę z shurikenami. To jest bardzo dobry ruch. Wiecie dlaczego? Ponieważ gdyby jej nie postawił, ceramiki niszczą reaktor bez większych problemów. Ceramiki to jest coś, co reaktor by poskromiło bez naprawdę większych problemów, także no... Dobry ruch, tyle mam do powiedzenia. Dobry ruch, ja za to chyba muszę dostawić trochę tej defensywy, bo może być ciężko obronić to z tym, co mam. Oj, tak, będzie bardzo ciężko. Dostawimy reaktor w takim razie. Przydałoby się może stunowanie. Nie wiem, dlaczego jeszcze rakiety nie mam. Tak w ogóle. Te rakietę powinienem mieć już trochę wcześniej. Okej, kupmy póki co, pójdźmy w ulepszenia. Odstaję od niego, jeśli chodzi o farmienie, ale jakoś specjalnie mnie to nie boli. O, przyszedł mi jakiś SMS. Cóż to za SMS? Kto mógł mi wysłać SMS-a? Jak myślicie, kto to mógł być? A nie, to nie SMS, tylko wiadomość na konwersacji. Okej, no dobrze. Dobrze, to nic jakoś specjalnie istotnego nie jest. Sterowiec trzeba będzie jakoś wybronić. Jestem bardzo ciekaw, jak on wybroni. W sumie nie ukrywam, że jest to coś, co mnie poniekąd interesuje. Jak on sobie ze sterowcem poradzi. Oczywiście, okej, wystarczy ta małpka. Nie wiem, czy wystarczy, tak szczerze. Może mu nie wystarczyć. No... Możemy zrobić taką minkę. Kurczę, iście pod ten bank na początku, to ma sens, bo on wam podnosi ICO. I to nie jest głupie, czasami jak wiecie, że nie styknie wam pieniędzy na fabrykę, bo ona jest jednak bardzo droga, szczególnie na początku, to może to nawet nie jest taki głupi deal, nie? Oczywiście ja mogę sterowcę jeszcze bronić armatą z ulepszeniem przeciwko moabom, więc to też jest bardzo dobry pomysł. Oczywiście w tym momencie bardzo odstaję od przeciwnika i to w ogóle jest, jak dla mnie, to tragiczna jest sytuacja w tym momencie, tyle mam do powiedzenia. Ale tak jak mówię, też nie chcę go wykończyć za szybko, chcę najpierw jakby
Po prostu chcę wam pokazać ulepszenia, jak poszczególne tutaj wyglądają, więc też nie chcę stawiać na to, żeby jak najszybciej go wykończyć. Wolałbym póki co skupić się na tym, żeby po prostu... Okej, myślę, że armata tutaj na przykład będzie fajna bardzo na... Będzie bardzo fajna na... Miejsce tego farmera bym zmienił gdzieś, bo on mi tu nie pasuje bardzo. Niech sobie stoi tutaj. Bo tutaj chcę mieć armatę na sterowce. I właśnie tę armatę sobie teraz postawimy. Okej, dość konkretny rush. Może dobrze byłoby ulepszyć stuna. Okej, rush sterowcami, tak. Czy ja to z boostem potrzebuję? Oj, dobra. Nie wyrobię. Stuny? Wystarczą? Come on, jakieś triple tutaj. Wystarczyły. To ciekawa sprawa w sumie. W sumie zabawne. On bardzo mocno jest przez to do tyłu. Okej. Okay. Weźmy tak, stuna. Tę małpkę sprzedamy. Bloon boosta jeszcze rzucił, okej. Okay. Polecimy tak, fan club. Zaczynamy od fan klubu, oczywiście, cyk. Lecimy w strong i w tym momencie odpalam skilla. Również tutaj polecimy sobie w armatę tę stunującą. Sprzedajemy tę małpkę. Oj, nie zdążę, no nie zdążę. Mógłbym boosta jeszcze odpalić w razie czego, ale to chyba już nie wystarczy mi. No niestety, ale naprawdę fajnie to wyszło. Naprawdę fajnie to wyszło. Tak naprawdę pokazałem wam nawet wszystkie upgrade'y. jakby się uprzeć, to pokazałem wam wszystkie upgrade'y, bo ulepszyłem maksymalnie w prawo i maksymalnie w lewo, ale no nie przyłożyliśmy do tego wystarczającej uwagi. W ogóle powiem wam, że jestem w naprawdę fajnym miejscu, jeśli chodzi o weekly competition. Przynajmniej jeśli chodzi o prestiżową tabelę, jestem na 916 miejscu, więc jest szansa, że będzie gold w ogóle w prestiżowej tabelce. No cóż, co mam wam powiedzieć? No w tym meczu nie wiem, co tak szczerze zaważyło. Nie wiem, co tak szczerze zaważyło. Ja bardzo chciałem to bardzo mocno ciągnąć, żeby to było jak najdłużej ta gra. On to jakby w pewnym momencie stwierdził, że może to skończyć. Wydaje mi się, że mogłem to wybronić, ale no wyszło jak wyszło. No hard feelings, że tak to ujmę. No hard feelings. Mi, tak jak mówię, zależy bardziej na tym, żeby wam tu pokazać, jak to wszystko wygląda, jak ten skinek wygląda. Mecze za 2000 to nie jest dla mnie żaden jakiś wielki problem, jeśli chodzi, no po prostu przegrywanie takich meczy to nie jest dla mnie jakieś żadne, wiecie, żadna tragedia. W ogóle miałem ciekawy sen miałem dzisiaj. Śniło mi się, że tak, grałem w taką grę, że się zbiera śnieg, jakby wchodzi się pod górę, zbiera się śnieg, a potem tą ścieżką, którą wchodziliście pod górę, zjeżdżacie ciężarówką z tym śniegiem i kto dostarczy więcej śniegu, wygrywa. Nie wiem, czy mam też się śnią takie rzeczy, nie mam pojęcia, cóż to takiego może oznaczać, ale to mi się właśnie śniło. Wydaje mi się, że na taki rush, który on tutaj w tym momencie uskutecznia, my będziemy musieli uskutecznić armatę i też ją planuję uskutecznić możliwie jak najszybciej. Oczywiście na close zdecydowanie. Tutaj za 300 fajne jest ulepszenie. Pozwoli dużo lepiej sobie radzić tutaj z tymi. No po prostu te rozpryski. Widzicie, tutaj jeszcze jakby wasz strzał się rozpryskuje i to naprawdę fajnie działa. My chyba gramy na kogoś, kto gra Ico, tak mi się wydaje. Polecą różowe balony teraz, to jest więcej niż pewne. Chociaż nie, okej. On gra niebieskimi, to dlatego, że gra Ico. Okej, czyli tak tryharduje sobie przychód, wiecie, chce mieć jak najwięcej przychodu u gościu. Okej, ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe. Myślałem, że wiecie, będzie próbował mnie podgryzać, ale on nic takiego nie robi. Czarne balony będą problemem, bo ja teraz pójdę w to ulepszenie za 700, a wtedy czarne balony będą mogły się, wiecie, przedostawać łatwo. Czy ja chcę w Bigger Blooms teraz już iść? Dobra, spróbujmy tak, spróbujmy sobie pójść w ten sposób, oczywiście... Triple shot będzie bardzo tu potrzebny. Okej, teraz mam jako taką defensywę całkiem spoko. W razie czego mogę jeszcze pójść w bigger bombs, które pozwoli, no jeszcze więcej będą po prostu moje pociski tutaj przebijały baloników, więc jest to rzecz w sumie dosyć mocno pożądana, bym powiedział. No dobra, mamy tę farmę.
Okej, farmę sobie postawimy kolejną, cyk, more bananas. No i teraz, kurczę, on strasznie tryharduje wbijanie przychodu, nie? Bo zobaczcie, on nawet nie chce mnie podgryzać, próbować podgryzać. Czarne balony w tym momencie by zadziałały na mnie naprawdę spoko, a on, widzę, próbuje, wiecie, nie chce na mnie nawet wysyłać czarnych balonów, bo wie, że one mnie nie zabiją, tylko mnie trochę podgryzą, więc tryharduje sobie dalej przychód. Strasznie ciekawie gra. Jestem bardzo ciekaw, czego się po nim spodziewać. Okej, mówisz, masz, Filip. Czarne balony. Niech będzie close, chociaż może powinno być strong. Chociaż nie, no to na close całkiem fajnie działa. Póki co widzę, że bronię się przed wszystkim, więc... Więc spoko. Tam może się pojedyncze rzeczy dostają, przedostają, to nie ma dla mnie większego znaczenia. Ważne jest to, żeby ciągle farmić. Żółte balony bezproblemowo, tylko muszę mieć bigger bombs. Właśnie warto to pamiętać. Pamiętajcie, że czasami jak armata nie wyrabia, to prawdopodobnie nie macie któregoś ulepszenia, które być może nie rzuca się tak, wiecie, nie rzuca się w oczy. No bo wiecie, jak kupicie tutaj trzecie ulepszenie w lewo, to pierwsze w prawo tak naprawdę, no można je przeoczyć, że nie macie tego pierwszego w prawo. Ja kilkukrotnie się tak nabrałem, że wiecie, że wydawało mi się, że mam, a okazało się, że... No jakby to powiedzieć, nie za bardzo. Dobra, wydaje mi się, że te żółte balony mogą mu naprawdę namieszać. Kurczę, strasznie fajnie radzi sobie ta... Okej, tu wylatują balony, które on na mnie wysyła. I w którą stronę one idą? One idą chyba na dół. Ja nie jestem pewien. Postawię tutaj Juggernauta, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może raczej na close, albo na last, coś takiego, nie? Dobra, pyk. To jest coś, co oczywiście wymaga defensywy. Te balony białe są dosyć mocne. Też wiecie, jak gramy na kogoś, kto gra ICO, to jednak warto trochę więcej inwestować w defensywę, niż gdybyście grali farma, nie? Na przeciwnika, który też gra farmami. Tutaj jednak warto zwrócić na to uwagę trochę bardziej. Że tak to ujmę. Chętnie bym go podgryzł jakimiś zebrami albo czymś takim. Wydaje mi się, że zmusi go to do ulepszenia czegokolwiek. Kupienia drugiego śmigłowca, coś w tym stylu. No coś musi zrobić. No bo inaczej trochę go to, wiecie. Okej, bardzo mocne ulepszenie tutaj. Ale Kamo jest dobrym wyjściem. Właśnie nie byłem pewien. Trochę się zdradziłem, bo nie byłem pewien, czy to widzi Kamo. Ale w razie czego on sobie ulepszy to, cwane, bo on sobie w razie czego ulepszy tę Monkey Village. Więc nie mamy się tutaj za bardzo co podpalać, jeśli chodzi o to Kamo. Oczywiście na last. W tym momencie bardzo fajna defensywa tutaj. Tego już nie będę ulepszał na Juggernauta. Farmimy dalej. Farmimy sobie dalej. Czy ja mogę kupić bank w tym momencie, w tym etapie? Chyba nie. Jakbym sprzedał, to miałbym 6 tysięcy. To kosztuje też tak z 10 tysięcy to ulepszenie, żeby je wbić. Trochę mniej niż fabryka, ale dalej jest to dosyć dużo. Dobra. Kupujemy więcej darców, to na pewno. To jest więcej niż pewne dla mnie w tym momencie, że trzeba tu w darcy zainwestować. Okej, nie przebije się niczym póki co przez tę małpkę zamrażającą. On prawie na pewno... On prawie... Wiecie co, w ogóle ja bym zrobił tak, że... Może coś na Moaby, co? Tutaj? Sam nie wiem. Tam nie wiem, ale może puścimy sobie właśnie tutaj coś na Moaby. A póki co zróbmy tak, cyk. Cyk i tutaj na Moaby. Na strong oczywiście. W razie czego też zależy mi na tym, żeby tego skinka wam pokazać. Moim zdaniem jest nawet spoko. Nie mówię, że jest jakiś przekozacki strasznie, ale jest nawet spoko. No naprawdę daje radę. Moim zdaniem. Nie mam takiego wyczucia, kiedy jest odpowiedni moment, żeby ulepszyć tę armatę na stuna, wiecie? Tego nie wiem akurat. Kiedy jest odpowiedni moment, żeby ulepszyć sobie tę armatę na stuna? Chyba mogę bez problemu wysłać na niego sterowiec. Chcę zobaczyć, jak on się zachowa, chociaż wydaje mi się, że śmigłowce bez problemu zniszczą ten sterowiec, a ta zamrażająca to zrobi tam, wiecie, piekło tym balonom. No właśnie.
No właśnie, potrzebne by były z dwa sterowce. Tak coś mi się wydaje, żeby tam cokolwiek zamotać. Tutaj mam 2000, po 8000. W kieszeni mam 2000, no trochę ponad 8000 mam z tych farm, jakbym je sprzedał. Okej, bo robi się trochę nieprzyjemnie, wam powiem. Robi się trochę nieprzyjemnie, tak nie wiem, czy to widzicie, ale tutaj zaczyna się robić tak... ja bym po prostu zrobił tak. Nie będzie fan klub. Jakiś szybki. Bez boosta to mogło polecieć, nie? Bez boosta to mogło polecieć. Tak mi się wydaje, że no to mogłoby przejść bez buścika. Mam w ogóle skilla jeszcze miałem. No tak średnio to rozegrałem, wam powiem. Strong. Nie wiem, co on zrobi w takiej sytuacji. Mam ten plus, że on gra Ico, więc stracił trochę przychodu. Mnie to aż tak nie boli, że wiecie, tracę przychód wysyłając na niego balony. Ulepszyliśmy go skill. Okej, skill do małpki zamrażającej. Nie jestem przekonany, czy mu wystarczy. Muszę mieć tu stuna. Okej, z kolei teraz poszło ulepszenie w ten śmigłowiec. To bez większego problemu powinien się wybronić przed czymś takim, tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, ja również w tym momencie mam naprawdę fajną defensywę, więc też nie muszę się jakoś aż tak bardzo obawiać. Te triple powinny mi wystarczyć. Dwukrotny Juggernaut utrzymuje, wiecie, tak mało, to jakby co... Ta armata, która utrzymuje zestunowane tu balony, to naprawdę moim zdaniem... Znaczy inaczej, czuję, że to przegram, bo wiem, że gościu ogarnia, on tam miał chyba 5000 meczy wygranych, czy coś takiego, do 1000 przegranych, więc raczej to przegramy. Też nie polecam takiego podejścia, które właśnie tutaj ukazuje, czyli skoro gościu ma tyle, to na pewno to przegram, bo to nie zawsze tak musi się wydarzyć. Ale wiecie co... Czy ja mam szansę w ogóle zbudować tę fabrykę? Chyba nie, więc może pójdźmy jednak w bank. Niech będzie. Zwiększmy sobie jednak to ICO, bo to w tym momencie nie ma sensu. On nam nie wyśle sterowiec, żeby mnie sprowokować do ulepszenia, prawdopodobnie. Prawdopodobnie tak właśnie będzie. Sterowiec sam się na mnie wysłał. To chyba będzie koniec, tyle wam powiem. Oj, tak, tak, collect. Dobra, no, fan klub. Ma sporo pieniędzy odłożonych. No właśnie, to jest problem, wam powiem, bo on ma dużo pieniędzy odłożonych, a ja już muszę myśleć, wiecie, już mam problem z... No właśnie, on mi nie da w tym momencie nic zrobić. Bo jakby wie, że... Ja nie mam tyle pieniędzy, żeby... aż tak dobrze to defować. Potrzebuję czegoś na Moaby. Wiecie, w czym jest problem? Jeżeli ja wyślę Zomga na niego... to mnie po prostu skontruje. Czy ja mam jak zatrzymać te sterowce w ogóle? Średnio. To chyba przegrałem.
Może nie. Te zwykłe sterowce chyba zatrzymam jakoś. Mógłbym tę wciągarkę mieć też. No, to jest GG. Tego ząbka nie wybronię. Nie ma szans takich nawet. Już mocno oberwałem. Jestem fajnie, bo nie oberwałem aż tak. Nawet nieźle to wyszło. Mógłbym tego ząbka wybronić, wam powiem. To jest kwestia ilości skilli tutaj, które wpakujemy w... No, ale już tutaj balony też mnie porobiły. Mógłbym tego ząbka wybronić, ale wiecie, chciałem spróbować go może wykończyć. Fajny mecz. Naprawdę fajny mecz. Co daje mi facepalma? Ja mu zaraz dam. Dam mu płaczącą minkę. Niech wie, że się nade mną znęca psychicznie. O, dam mu łapkę w dół. Właśnie tak. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Dwa mecze przegrane, więc w sumie średnio to wyszło, ale tak jak mówię, chciałem wam bardziej pokazać tego skina, niżeli jakoś tryhardować. Fajny był ten drugi mecz. Ten pierwszy sny też spoko. Fajne mecze dzisiaj. Dwa mecze, a każdy po 13 minut. Naprawdę fajnie to wyszło. To tyle ode mnie. Życzę wam miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.